Siemano, witam wszystkich. Słonko jeszcze fajnie świeci. Już po południu, ale nawet po 15. Dzisiaj słuchajcie temat kolektorów, krzywej grzewczej, bufora i pompy ciepła. Powiem wam, dzięki tej nowej pompie ciepła mam tyle różnych fajnych tematów do przetestowania i tematów, których nie mogłem wcześniej, na przykład, znaczy może mogłem zbudować krzywą grzewczą do pompy ciepła albo coś dołożyć, ale jakoś tak wyszło, że nie zrobiłem. Tutaj mam to gotowe i fajnie, że te wykresy wszystko są w aplikacji, bo pokażę wam dzisiaj, jak kolektory słoneczne, tutaj mamy za mną 66 rur heat pipe skierowane w kierunku południowo-wschodnim, czyli tak działają mniej więcej do godziny 14. Teraz już widzicie, 15 są w cieniu. To jest zrobione celowo. Grzeją ciepłą wodę użytkową, ale też grzeją dom. Centralne ogrzewanie przez grzejniki i na kilka godzin nawet potrafią zastąpić to ogrzewanie. W taki dzień jak dzisiaj, dzień słoneczny, ale jednak max chyba plus 3 było. I są wykresy też temperatur. Także powiem wam, bardzo fajnie to wygląda i idziemy zobaczyć, co ja tam znowu wymyśliłem. Czyli główny temat to jest kolektory, jak widzicie. Po to są na południowy wschód i tak schowane za budynkiem, że w lecie działają tylko przez pół dnia i nie trzeba kombinować, żeby przegrzały, nie przegrzały układu, o może tak powiem. Także tak, idziemy najpierw do sterownika od pompy ciepła. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest krzywa grzewcza, ja się też dowiedziałem ze 2 dni temu dokładnie, co to jest krzywa grzewcza, bo tak to mnie to nie obchodziło. Ale to jest bardzo fajny i prosty temat. I tak, w układzie mamy takiego kloca, słuchajcie. Cały układ, może tak, dom jest grzany przez grzejniki, pompą ciepła, klimatyzatorami, też dogrzewany. Jak widzicie, 160 metrów, 110 grzane nagrzejnikami. Reszta to jest tutaj te pomieszczenia i jest utrzymywana temperatura 20 stopni tutaj, także też jest grzane. I układ mamy taki, że bufor to jest główny zbiornik na wszystko. Grzany jest przez pompę ciepła, w tym przypadku 6-kilowatowego monobloka, i grzany jest przez to, co zostanie z kolektorów. Czyli kolektory najpierw grzeją tutaj zbiornik ciepłej wody użytkowej, znaczy po prostu grzeją wężownicę, no i z wężownicy nam wypływa, prawda, to, co nie oddało i normalnie wypłynęło z powrotem do kolektorów. Mnie nie może być tak normalnie, bo ta energia, jeśli na przykład w zbiorniku jest 55 stopni, to 50 wychodzi i te 50 wpada nam tutaj do zbiornika i tutaj zostaje wszystko to, co może zostać, i tylko wychodzi temperatura zbiornika. Czyli przy takim normalnej pracy zbiornika, teraz jak miał 34 albo 33 stopnie. O, momencik. Już po wszystkim. Tak jak mówiłem, jak w zbiorniku jest tak na przykład 33 stopnie, to ze zbiornika wychodzi około 30, bo powrót centralnego ogrzewania i później zasilanie na pompę ciepła jest pomiędzy wężownicami. Ta wężownica na dole właśnie specjalnie zostawiona, żeby całe ciepło właśnie zostawało w zbiorniku, a jakbym dał tutaj zasilanie, no to wtedy bym podbierał też ciepło, które po prostu wraca z centralnego ogrzewania. Czasem może być wyższa temperatura niż jest w zbiorniku. I, no i ogólnie też bym z kolektorów podbierał na pompę ciepła. To może i by było nawet dobrze, ale jest jedna na górze, druga na dole, po środku jest i to się sprawdza. I tutaj oddajemy całą energię i dopiero jak tutaj, to jest jeszcze jeden zbiornik CW, słuchajcie, bo ja mam 300-500. No i tutaj jest wężownica do CWU ogólnie. To mogę ten cały zbiornik używać też jako CWU, ale to nie jest o CWU. I ewentualnie, jeśli tu już się pojawi 40 stopni na wyjściu, czyli ten zbiornik zostanie naładowany przynajmniej do 50, to jeszcze zawód trzydrogowy zapina tą wężownicę. To jest bardziej temat na lato. I tym sposobem, słuchajcie, to, co nie zostanie tutaj, idzie zbiornik, a jak układ centralnego ogrzewania działa, no to obieg podbiera to ciepło i nam to działa. Krzywa grzewcza, słuchajcie, już idziemy do grzejniczka. O, o, takie coś, to jest takie fajne ustrojstwo, krzywa grzewcza.
że tutaj im wyższa temperatura na zewnątrz, w tą stronę, tym niższe, że tak powiem, zasilanie na centralne ogrzewanie. Po prostu mniejsza temperatura jest ustawiana i to jest bardzo fajny temat. Robi się zimniej na polu, to pompa ciepła też podaje coraz wyższy parametr, po prostu coraz wyższą temperaturę. U mnie to jest, tak jak widzicie, ustawione dla 0 stopnie, to jest 33 stopnie. Tu jest plus minus 2 stopnie histerezy, czyli do 35 grzeje, a później do 32 się ochładza, ale te 33 jest od 0 do plus 5, bo od 0 do minus 5 już jest 34. Tak z drugiej strony powinno to być, albo jeszcze bardziej podzielone. No ale myślę, że prosty temat. I teraz tak, słuchajcie, idziemy do wykresiku. Będzie to najlepiej, słuchajcie, widać. To wam chyba nawet paluchem pokażę, albo zmienię rękę. O, tutaj mam z pompy ciepła podgląd. Taki podglądzik mam, że mam na nim tak, no myszka mi się nie chce obudzić. Temperatura zewnętrzna, to jest zmierzone z pompy ciepła, z czujnika, który jest na wymienniku. Dalej mamy czarne to jest to, co wychodzi z pompy ciepła, temperatura. Ten różowy, fioletowy, to jest temperatura bufora. I ten tutaj, taki też różowy, jasno-czerwony, to jest temperatura, która wchodzi do pompy ciepła z bufora. Oczywiście można tutaj, słuchajcie, temperatur, obiegów, wszystkiego można sobie nawłączać, ile się chce, ale mnie bardziej ten temat interesuje. I to jest ogólnie, jeszcze wam raz wczytam, dzisiejszy wykres, tylko ja go rozciągnąłem. Dzisiaj było, zobaczcie, minus 8 było i pompa ciepła grzała sobie na 36. No mniej więcej to w tym miejscu będzie na 36,9, prawie 37 stopni szło na grzejniki i to było wystarczające, ale chcę wam pokazać właśnie to, ten temat kolektorów i krzywych grzewczych, tylko muszę to o tak rozciągnąć tutaj, żeby ten spadek i to, no tutaj już pompa ciepła pracuje, a żeby to było widać, właśnie żeby to dobrze było widać. Czyli tak, o godzinie 7:41 pompa ciepła się wyłączyła, nawet szybciej, nie, bo tu spadło. Mamy 7:30 pompa ciepła wyłączyła obiegi. Dlaczego wyłączyła? Dlatego, że wcześniej było minus 5, tak? Było minus 5. Przyszła temperatura minus 4,8. Ono chyba od minus 6 nawet już zmienia po prostu tą krzywą. Pokazało się te minus 5, to minus 4,8 i pompa ciepła zmieniła krzywą grzewczą na to, że jest cieplej. Już nie grzała do tych 37 stopni, tylko już do 36, a nastawione wtedy było na przykład te 34. I w tym momencie to, co już było w zbiorniku, to było po prostu za dużo, żeby dalej pracowało. Dla niej to był już koniec i dlatego się wyłączyło. Także widać, że temperatura bufora zaczyna powoli spadać, prawda? Widzicie, spada sobie temperatura bufora, no bo centralne ogrzewanie cały czas, słuchajcie, pracuje, pompa obiegowa pracuje, grzejniki oddają ciepło, zaraz przyniosę jeszcze właśnie, bo tam drugi podglądzik mam, oddają ciepło, a temperatura na zewnątrz rośnie. Zobaczcie, tu już jest minus 0,6, jak się pojawi na plusie, to pompa ciepła dalej o 1 stopni obniżyła i dalej mógł być ten zbiornik rozładowywany, bo już nie musiał się włączyć przy tych, że tak powiem, 33, później już musiał się przy 32, a teraz się musiał przy 31 włączyć, jak już jest powyżej zera temperatura. Ale o godzinie 9, tak koło 10, widzicie, ten spadek zaczyna się tak wypłaszczać, bo tak powinno spadać coraz szybciej, 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 zaczyna się wypłaszczać, bo kolektory zaczęły naginać. Zbiornik jeszcze nie był wygrzany, ale kolektory naginały i praktycznie tutaj widać, że to jest delikatny wzgórek. Tak można liczyć od 10 do godziny, o tu zaczyna się spadek z powrotem, 13, czyli przez 3 godziny kolektory przejęły temat ogrzewania, bo temperatura na zewnątrz rosła, ale wzrosło o ile od 10? Zobaczcie, mamy 0, a o tej 13 mamy 3,5 stopnia, także dom potrzebował cały czas energii, żeby się ogrzać przy zerze stopni, jakby nie było. I tutaj właśnie w tym okresie widać, że kolektory przejęły no, centralne ogrzewanie. Jeśli to by był jeszcze kolektor na solar, to tak, że on by sobie się śledził za słońcem, no to
Jeszcze o tej porze pewnie bym leciał na ogrzewaniu z tych kolektorów, że są w tamtym kierunku, to właśnie no już się musiała po prostu pompa ciepła uruchomić, żeby no dogrzać po prostu, bo obieg już był, tutaj mamy ile, osiągnęło 30,5 stopnia, także musiała się uruchomić. U mnie ogólnie ta delta 4 stopnie między włączeniem a wyłączeniem pompy ciepła to jest za dużo, tylko czekam właśnie jak będzie zmiana oprogramowania, będę mógł 2 stopnie używać, to będzie jeszcze bardziej to wszystko wydajne. Ale tutaj dzięki temu, że temperatura zewnętrzna się podnosiła o 3 stopnie tego krzywej grzewczej, czyli już było, najpierw było poniżej tych 5 stopni, czy tam Jezus Maria, co tam się dzieje? Chmurek się tłucze. Po prostu była 1 stopień krzywej grzewczej, później powyżej minus 5 był drugi stopień, czyli już pompa ciepła po prostu schodziła z parametrem i koło zera się pojawił trzeci. I to pozwoliło na pracę układu bez uruchamiania pompy ciepła. Słuchajcie, od godziny. Tu mamy do 7, od 7.30, gdzie było 36,2 na zbiorniku, do godziny. Już tak. 14.30. 7 do 14. 7 godzin. Pokazuję, ja siebie nagrywam też. No tak jak mówię, od tu mamy 14, prawda? 14.30, 7.30 było wyłączenie, nawet tutaj jeszcze ten największy punkt. 7 godzin, dom był ogrzewany mniejszą temperaturą, ale która była wystarczająca oczywiście na ogrzewanie domu, mimo tego, że ta temperatura na zewnątrz nie wiadomo jak nie wzrosła. Wspomogło to też słońce, które dogrzewało przez okna, przez szyby dom. Ale jakby nie było, no 7 godzin takiego nie do końca darmowego, bo jednak trzeba było wsadzić tą energię do tego bufora. Czyli połowa z tego kolektory, no z pompy ciepła i kolektory i cały ten algorytm to ogarnął. I powiem wam, bardzo mi się to podoba. No, mogłem szybciej coś takiego ogarnąć, tylko ja byłem zamknięty troszeczkę w innym świecie tej pompy ciepła, co miałem przerobioną z klimatyzatora Grimber Prestige'a. Tam jednak trzeba było pilnować, żeby ona sobie spokojnie leciała, bo największy problem tu był defrost, który trwał 8-10 minut. Ta pompa ciepła, co teraz mam, 6-kilowatowa, monoblok, defrost robi w 3 minuty i nieważne jaka jest temperatura na zewnątrz, jaki jest zawalony wymiennik, on robi 3 minuty cały, od załączenia do wyłączenia już grzania z powrotem. I to właśnie, słuchajcie, robi robotę. Moment, bo nie wiem czy... U mnie to wiecznie na spontanie. Myślałem, że sąsiad jedzie jeszcze palety wywieźć, ale jeszcze nie jedzie. Tak, już. Odpalamy, słuchajcie. I tak, o, przy okazji jeszcze leci sobie. Grzejemy. 1420 W leci. Jakie mamy temperatury? Tutaj muszę sobie... Ja lubię ten wykres wyglądać. O. Teraz 35 stopni pompa ciepła generuje, wychodzi z niej. 1400 W leci, 1420 i to nam generuje 1800 przepływ. 5,40 kW. Czyli no blisko CUP4. 4,1 na zewnątrz. 35 wychodzi z pompy ciepła na zasilaniu. Także elegancko. A jeszcze właśnie to, co wam chciałem jeszcze pokazać, żeby nie było. Tutaj mam takie fajne, teraz na zasilanie centralne idzie 34,8 i to jest wystarczające przy tej temperaturze. Naprawdę, bo cały czas układ pracuje, cały czas jest w ruchu i to robi robotę. Ale właśnie to, że sobie, słuchajcie, nie wymyśliłem, zobaczcie. To układ cały czas pracuje. Tu jest 7 rano, jak widzicie, i spadek zasilania jest z 37, bo było 37, dopiero się uruchomiła pompa ciepła, jak szło 31,6 na grzejniki. I to 31,6 już na dół do dziadka już było za mało, bo tam są pojedyncze grzejniki, też o dużej powierzchni 2,60 m, ale są pojedyncze, bez żeberek, bez niczego, i już tam klimatyzator musiał się uruchomić.
A na górze mimo tego, znaczy nie mimo tego, tylko dzięki temu, że słoneczko świeciło i słoneczko świeciło i ogólnie właśnie ten parametr grzejniki szedł, to fajnie to leciało. Także bardzo dużo fajnych testów w temacie tym, dzięki tej pompie ciepła, która teraz jest u mnie do zabawy. Taka do zabawy, to jest wszystko u mnie do zabawy. Ale jeszcze bardziej można ten układ zoptymalizować i ten... Ja muszę czasem właśnie zrobić taki film, że ten bufor jest niepotrzebny dla pompy ciepła. Pamiętajcie. Dlatego on jest tak rozbudowany, że pompa ciepła ma z nim sens. Bo ona tylko jest jednym z wielu źródeł na razie. Bo na razie jest tylko pompa ciepła, kolektory. Będzie jeszcze piec zgazowujący drewno. Będzie jeszcze, słuchajcie, eko ZPV. Tutaj wisi sobie na ścianie i czeka. Jak wejdzie net billing. A się jakaś turbina może pojawi, to też jest przygotowana. Jeszcze pod jedną, pod dwie grzałki. Czyli jedna do grzania, a druga do hamulca. I także no, jak już robić hybrydę, to już robić na całego. I za lata, żeby jeszcze można było z tego wszystkiego skorzystać. Także mam nadzieję, że materiał się przydał, że nie namieszałem, chyba w miarę mądrze powiedziałem, czy mądrze, zrozumiale, czy mądrze to nie wiem, bo to się już w komentarzach fachowcy wypowiedzą, ja to fachowiec nie jestem, tylko amator. No i tyle, słuchajcie, także lecimy z tematem, szczęścia, zdrowia, pomyślności, a ja jeszcze mam ze dwa dni mrozów i z tego też średnie COP statystyki będę robił, na pewno, dam wam znać. Szczęścia, zdrowia.